lustro. Lustro dla wszystkich osób zakochanych, którzy są niepewni rozwoju związku. Zobaczmy, co pokażą dzisiaj karty Lenormanda, Tarota, oraklu miłosnego i oraklu energetycznego. Zapraszam serdecznie wszystkich Państwa, którzy myślą o partnerze, mają kontakt nieregularny, być może nie mają kontaktu, zerwali kontakt lub związek, tęsknią. Proszę również zasubskrybować mój kanał, zanim zacznę wróżbę, by dostawali Państwo codzienne moje wróżby, filmiki, orakle, rytuały, horoskopy. Proszę również o kciuczek w górę po filmie. Proszę o komentarze, o Wasze historie. O to, byśmy wymieniali się doświadczeniami, energiami. Ja czytam wszystkie komentarze osobiście i bardzo lubię to robić. Inspiruje mnie to do następnych filmów. Więc zacznijmy, kochani. Strona prawa to ty, osoba pytająca. Niezależnie, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, jesteś osobą pytającą w tej wróżbie. I to jest twoja strona prawa. Niezależnie, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, masz tą właśnie kartę. Strona prawa. Strona lewa, czyli ta, to jest osoba, o którą pytasz. Twój partner, za którym tęsknisz, lub partnerka, za którą tęsknisz. Niezależnie od płci. Dobrze, zaczynamy. U góry zaczynamy od poziomu głowy, czyli co ty i on myślicie. Co ty myślisz? Myślisz, że coś jest nieuczciwego w tym związku. Nie ufasz partnerowi? Być może było jakieś kłamstwa, jakaś zdrada, jakieś tutaj nieuczciwości, które zraziły ciebie do partnera i nie wiem, czy macie jakiś konflikt, czy po prostu jest tutaj kwestia nieufności, kłamstwa, intryganctwa, egoizmu, toksycznego związku. Nie ufasz partnerowi, myślisz, że ciebie oszukuje, że nie jest uczciwy, że nie pokazuje swojej prawdziwej twarzy, ale chcesz podjąć jakąś decyzję tutaj w stronę partnera, być może chcesz się pogodzić, chcesz spróbować jeszcze raz, tutaj no, płoniesz wręcz z aktywności, pożądania, namiętności do partnera. Chcesz pójść w jego kierunku, na razie zastanawiasz się jednak, czy możesz jemu zaufać? Czy on cię nie zdradza? Tak jakby twój głos intuicji podpowiadał ci, stój jeszcze, nie idź, zastanów się dobrze nad twoim następnym krokiem. Stoisz, patrzysz w horyzont, planujesz, zastanawiasz się, analizujesz, ale wewnętrznie, w głowie, mentalnie płoniesz już, by zrobić następny krok, pogodzić się, pójść w kierunku tej relacji. Co on myśli? 10 kielichów. No na pewno stoi teraz na rozdrożu, nie wie co zrobić. Być może coś między wami się zawaliło, zburzyło, zepsuło. Jesteście niepewni, jak ta relacja się rozwinie. On również waha się, jaki krok następny podjąć. Pragnie jednak
familijnego szczęścia, czyli rodzinnego szczęścia, stabilności, spełnienia. Pragnie być szczęśliwym, zbudować jakieś bezpieczne gniazdko, dom, rodzinę. Pragnie stabilizacji i finansowej, i uczuciowej, emocjonalnej. Pragnie wewnętrzne jakby spełnienie. Pragnie również Twój partner i myśli o właśnie bezpieczeństwie, o związku i sytuacji, która mu da bezpieczeństwo. Chce być szczęśliwy. Dlatego chciałby właśnie tu pójść w kierunku rodziny, spełnienia. Niemniej jednak waha się jeszcze, nie wie, jakie kroki tutaj podjąć. Co jest w Waszym sercu? W Twoim sercu pragniesz stabilizacji. Pragniesz zgody, spokoju, bezpieczeństwa, długotrwałego związku. Pragniesz tutaj akcji, pogodzenia się, podjęcia jakichś szybkich, wręcz gwałtownych, błyskawicznych kroków w kierunku Twojego partnera, związku, pogodzenia się, rozwinięcia tej relacji. Pragniesz, by coś się wreszcie wydarzyło, byście się znów dobrze mogli porozumieć. Tutaj Rydwan mówi oczywiście o Twoim dużych, wzburzonych uczuciach, aktywności, że chcesz coś właśnie podjąć, jakieś kroki, inicjatywę w kierunku partnera. Myślisz o tym, by szybko coś właśnie zdziałać. Jeśli chodzi o partnera, co on ma w sercu? W sercu ma miłość. Duża miłość, uczucia, emocje głębokie, wielkie, ogromne, piękne, romantyczne. Również potrzeba dwoistości, dualności, bycia razem, pięknego, romantycznego. Potrzeba zbudowania czterech ścian domu, rodziny, gniazda, również radości, radowania się razem, harmonii, szczęścia, przynależności do siebie, by napawać się właśnie piękną uczuciowością, harmonią. Takie coś jest w jego sercu, tego pragnie. Co zamierzacie, kochani? Wy chcecie uleczyć Wasze kontakty. Wiecie, że coś wydarzyło się u Was chorego, co należy tutaj uleczyć, wzmocnić. Chcecie, by rozrosła się u Was dobra komunikacja, by się pojednać, pogodzić, właśnie by była harmonia. Chcecie odejść od tego, co Wam do tej pory w związku nie służyło, co Was przygniatało, frustrowało. Być może problemem właśnie jest nieufność, nieszczerość, kłamstwa, zdrada. I chcielibyście odejść od tych negatywnych uczuć i zacząć jeszcze raz na nowo od zera. Tabula rasa, czyli od czystej kartki, czystej tablicy, jeszcze raz zacząć, zapisać ją na nowo, czyli zapomnieć o tych wszystkich złych, negatywnych, destrukcyjnych, toksycznych emocjach, które były między Wami, które psuły ciągle Waszą relację. Odejść od tego, co Was przygniatało, frustrowało, wprowadzało w depresję. I zacząć jeszcze raz na nowo budować, leczyć harmonijnie ten związek. To są Wasze zamiary. W zamiarach partnera jest ucięcie oszustw, kłamstw, nieszczerości, zdrady, zakończenie, odcięcie
tych wszystkich kłamstw, ucieczek przed rozmowami, przed wyjaśnieniami, które psuły między wami wszystko w relacji. Ucięcie, przecięcie, zakończenie triksowania, oszukiwania, kłamania właśnie i przecięcie, ucięcie, odcięcie tych sytuacji, które były dla was nie do zniesienia. Czyli jeśli partner uciekał do tej chwili przed wyjaśnieniami, uciekał, chował się, był niedostępny, teraz on przerwie to, utnie i będzie chciał jeszcze raz wyjaśnić z wami tą sprawę, porozmawiać i porozmawiać o tym, że należy zakończyć właśnie wszelkie tutaj takie jakby chorobliwe, czyli niezdrowe zachowania w waszym związku, które prowadzą do nieufności, nieszczerości. Zobaczmy, kochani, co jeszcze tutaj was łączy. Co was łączy, pokażą mi tutaj karty oraklu miłosnego i energetycznego. Attraction. Kochani, zobaczcie tą piękną kartę. Ta karta pokazuje kobietę, która napaja się pięknem zapachu kwiatów, róż. Róże to oczywiście symbol miłości. Tak? Tutaj chodzi o attraction, to jest przyciąganie, magnetyzm. To jest Anziehungskraft auf Deutsch, czyli przyciąganie, magnetyzowanie się. Ty przyciągasz romantyczną miłość, by napawać się w pełni pięknym momentem. You attract romantic love by enjoying these moments fully. Czyli przyciągasz romantyczną miłość i napawaj się tą miłością właśnie w pełni, w każdym momencie. Ponieważ ta attraction, to przyciąganie, ta chemia, ten magnetyzm, to jest jakby czar. Czar, który jest w każdym związku, gdy jesteś zakochana, zakochany. I poczuj to, napawaj się tym. To jest przepiękne uczucie. Także ta chemia, przyciąganie, magnetyzm, to was łączy, ponieważ to jest piękne i bardzo silne w waszej relacji. Nie sprowadzajmy tylko tego do seksu, do najniższych instynktów, tylko do uczucia właśnie tej wspaniałej magii pomiędzy wami, gdzie właśnie to przyciąganie jest tak bardzo intensywne. Orakel energetyczny mówi, że to, co was łączy, zobaczcie, kochani, woman holding a heart, czyli kobieta trzymająca serce, czyli serce na dłoni, miłość. Otwartość czakry serca, otwartość serca na miłość, na uczucia, emocje. Dawanie miłości, dawanie i branie, harmonia. To pragnienie dawania i brania miłości w równej mierze, to was właśnie łączy. Tego pragniecie
za tym tęsknicie, tego chcecie. Serce macie otwarte, by przyjąć owopólnie waszą piękną, romantyczną, magnetyczną miłość z ogromnym przyciąganiem, chemią. Także przepiękna karta i przepiękne dwa tutaj elementy właśnie przyciągania, magnetyzmu, takiej magii i tej pięknej miłości, czyli tego serca na dłoni, które was tej łączy, które was łączy, łączą te, właśnie te zjawiska was łączą, te odczucia. To jest przepiękne, aż przechodzą mi dreszcze, ponieważ jest to magia miłości. Zobaczmy, kochani, co chce wam partner powiedzieć. Göttliche Fügung. Du wirst wissen, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Vertraue darauf, dass sich alles zum Guten wenden wird. Będziesz wiedzieć, kiedy ten odpowiedni moment przyszedł. Zaufaj temu, że wszystko będzie dobrze, że wszystko przemieni się w dobre, w dobro, że w dobry przebieg spraw. Tak? I zaufaj w to. Sam tytuł Göttliche Fügung mówi o boskiej opatrzności. Czyli boska opatrzność czuwa nad waszą relacją, nad waszym związkiem, niezależnie co się wydarzyło. U każdego z osobna inna jest sytuacja. Niezależnie co się popsuło, jak się pokłóciliście, zamilczeliście, nie macie kontaktu, niezależnie od tego, co każdy z was przeżywa, jest tutaj boska opatrzność, która trzyma nad wami opiekę i swoją boską rękę opatrzności. Więc zaufaj w to, że przyjdzie ten odpowiedni moment i że wszystko przemieni się jeszcze na dobre. To chce ci powiedzieć twój partner. Dziękuję serdecznie wszystkim państwu za odwiedziny na moim kanale. Proszę przesłuchać sobie jeszcze raz ten filmik, to lustro. Życzę oczywiście wszystkim zakochanym, by wasze problemy, dylematy uleczyły się, wyklarowały, wyjaśniły. Zasubskrybuj mój kanał, daj kciuka w górę i napisz komentarz. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia już wkrótce.